I am ready to go live. I wygląda, że you are live. I teraz sprawdzamy, czy jesteśmy rzeczywiście live. Odśwież. A, bo ty patrzysz na ojcowskiej stronie. Tak, mocy, teraz tak? Wchodzę sobie na ojcowską stronę mocy. Czy jestem live? Jesteś. Czy jesteśmy live? Czy jesteśmy live? Czy ktoś mnie w ogóle słyszy? Halo, halo i dzień dobry. Halo, halo, no to... jesteśmy live, dobra. Jesteśmy. Okej, okay. Cześć, dzień dobry, słuchajcie, witam wszystkich. Udostępniamy teraz sobie link, tak żebyśmy mogli wrzucić go w odpowiednie miejsca. Dajcie nam znać, słuchajcie, czy nas słychać, bo widzę, że parę osób nas ogląda. Także jakbyście mogli napisać, czy jesteśmy słyszalni, to będzie fajnie. Dobrze, a ja próbuję udostępnić ten link. Tak. Pod filmem masz udostępnij. Tak, już i tam chyba. Ja do wydarzenia też go wrzucam, żeby ktoś, kto jest w wydarzeniu, mógł sobie to zobaczyć. Link do live'a. Okej, okay, chyba tak. Opublikuj. Są już 24 osoby, także super. Ekstra. Jest jeden komentarz. Paulina, dziękujemy ci, że nas słychać. Kinga też. Dobra. Bardzo fajnie. Moi drodzy, moje drogie, moi właśnie, będziemy mówić i do pań, i do panów dzisiaj, więc będziemy mówić o wszystkich możliwych. Mam nadzieję, że tu będzie dużo panów. Ja liczę na panów. Szukam panów. Tu jestem. Dobra, słuchajcie. Ojcowska Strona Mocy i Fundacja Share the Care, czyli Karolina Andrian z jednej strony z Warszawy i Jarek Kania z Gdyni. Cześć i dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym live'ie, w którym dzisiaj będziemy rozmawiać o urlopach ojcowskich i o tym, czy tak naprawdę one mają sens, jak wygląda podział, jak wygląda sytuacja obecna, jak wygląda przyszłość i porównanie z innymi krajami. O tym wszystkim opowie nam Karolina, która zna się na tym naprawdę świetnie i zjadła na tym wszystkie swoje zęby. Więc jakbyś, Karolina, mogła na początek powiedzieć tylko parę słów o sobie, żebyś wszyscy wiedzieli, z kim mają do czynienia, jeśli jeszcze cię nie znają. Dzięki wielkie. Dzięki, Jarek, za zaproszenie do tej rozmowy. Tak, jestem założycielką i pomysłodawczynią też Share the Care, a Share the Care to fundacja, która promuje podział urlopu rodzicielskiego i partnerski i partnerstwo związku między kobietą i mężczyzną we wszystkich obszarach w życiu, a przede wszystkim w momencie, kiedy się pojawiają dzieci, czyli od samego początku, od momentu podziału urlopu rodzicielskiego. Takim naszym hasłem sporym jest 50-50, to się wszystkim opłaca. Proste, od dzieciństwa ćwiczone, najbardziej sprawiedliwe, po prostu po połowie. Witam. No, niby tak. Niby wszystko po połowie to jest fajnie, ale czasami jest też tak, że jednak ktoś ma większe możliwości, umiejętności i inne potrzeby. Mhm. Więc może, słuchaj, zanim przejdziemy do dyskusji na tym, czy te 50-50 powinno to tak wyglądać, to chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, w jakim my punkcie w ogóle jesteśmy, czyli jakie urlopy mamy, i żebyśmy rozwiali troszkę też kwestii nazewnictwa, bo jak wstukasz na Google'ach sobie, to masz urlop ojcowski, macierzyński, rodzicielski, tacierzyński, wychowawczy, oprócz tego masz wiele, że to jest świadczenie, nie urlop. Jakbyśmy mogli na początek wyjaśnić tak pokrótce, jakie mamy w tej chwili oboje rodziców możliwości związane z opieką nad dzieckiem po porodzie. Dobra, no więc okej, to tak po krótem mówiąc, generalnie jeśli chodzi o nasze ustawodawstwo, to jesteśmy w bardzo komfortowej sytuacji na tle Unii Europejskiej. Wcale u nas nie jest tak źle. Mamy tak, mamy dla ojców dwutygodniowy urlop nietransferowalny, czyli tylko dla ojców, 2 tygodnie płatne 100%. Mamy urlop macierzyński dla mam, 20 tygodni i z tego 14 tygodni tylko dla kobiety, czyli nietransferowalny, czyli to samo w zasadzie co przy ojcowskim, płatny cały macierzyński 100%, 14 tygodni musi być mama na tym urlopie, a potem może przekazać ten urlop partnerowi. Wbrew pozorom, nawet żeby wrócić do pracy, musi to komuś przekazać, żeby dopełnić tych 20 tygodni. No i potem mamy urlop rodzicielski, 32 tygodnie. Oczywiście z kolejnym dzieckiem, czy tam jak jest ciąża mnoga, no to jest troszkę więcej, no ale tak bazujemy, że rodzimy jedno dziecko za jednym razem.
to mamy kolejne 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego, płatne 60%, z możliwością podziału w zasadzie między kobietą a mężczyzną, prawie że dowolnie. Oczywiście są tam pewne ograniczenia, że tylko na 4 części, ale do wykorzystania do 6 roku życia. Powszechnie w ogóle się mówi tak, że w zasadzie jest to ten cały rok, to mówi się tak, o, urlop macierzyński płatny 80%, tak? No bo można sobie inaczej to ustawić, nie 100% i 60%, tylko 80% przez cały rok. I mówimy o tym, że to jest w zasadzie macierzyński. Tak naprawdę to nie jest macierzyński, tylko macierzyński i rodzicielski. No i dochodzimy do tego tacierzyńskiego. Tacierzyński, w ogóle takie słowo nie istnieje, jak zaczęłam go używać na początku, to od razu dostałam od tych osób, które zajmują się językiem polskim, że my nie mamy takiego słowa, a wydaje nam się, żeby nam się bardzo przydał. To też jest na liście zadań fundacji, żeby jednak wprowadzić to słowo do słownika języka polskiego. Żeby nam było łatwiej. Brzmi, strasznie brzmi. Tacierzyński. Ale ojcowski to brzmi tak, nie? Jestem na urlopie i działam. Tak. Nie, to kwestia silną męską ręką. Nie? Ale rzeczywiście urlop tacierzyńskiego taki nie funkcjonuje, to prawda, nie? Także mamy to. No i zanim dojdziemy do tego, że chcecie go stworzyć, to co jeszcze mamy? Bo jeszcze chyba nie wspomnieliśmy o wychowawczym. A wychowawczy, słuchaj, ja w ogóle o nim zawsze zapominam. Ale są ludzie, którzy z tego jak najbardziej korzystają. Ja o tym zapominam, bo on nie jest płatny, ale on ma korzyści, bo tam to jest chyba do 36 z kolei miesięcy, bardzo długo. Niepłatny, no ale masz na przykład, liczy ci się to do emerytury, no to też jest bardzo ważne w sumie kwestia, tak? Ja w ogóle zawsze zapominam o tym. Tak, z tym wychowawczym jest jeszcze tak, że 36 miesięcy rzeczywiście, przy czym też była zmiana, nie wiem kiedy ona nastąpiła, że co najmniej miesiąc musi go wziąć ojciec, czyli kobiecie przysługuje 35 miesiąc dla ojca, ale też jest bardzo fajne w tym, że można je łączyć, współdzielić, podobnie zresztą z tymi rodzicielskimi, że mogą oboje rodzice wziąć go naraz i wtedy z tych 36 miesięcy na przykład robi nam się 18, czyli jeśli mamy warunki, możliwości każdej z innej sytuacji życiowej, no to przez półtora roku, czy też rok, czy dwa miesiące, można siedzieć wspólnie w domu. Tak, to się sumuje. Więc to też jest bardzo fajne, wydaje mi się, łączenie. Nie znam wielu osób, które łączy urlopy, czy to wychowawcze, czy rodzicielskie, ale taka możliwość jest, no i myślę, że też jest warto rozważenia, bo można sobie na przykład gdzieś wyjechać, albo po prostu spędzić czas w domu. Ja znam jednego takiego ojca, ponieważ my w fundacji prowadzimy wywiady z ojcami, którzy skorzystali z rodzicielskiego i mieliśmy takiego jednego ojca, który właśnie wykorzystywał ten rodzicielski dla siebie równolegle z kobietą i podróżowali po świecie po prostu. Rzeczywiście to jest kwestia no jednak tego, że możesz sobie na to pozwolić, ale też z drugiej strony tak naprawdę jakby no tutaj 80% dostajesz załóżmy i 80% i kobieta i mężczyzna, on jest krótszy, no i potem decydujesz się na przykład, żeby dziecko wcześniej poszło do żłobka, czy nie wiem, zostało z babcią, nianią, czy albo mama zostaje dalej. To bardzo fajnie pokazuje właśnie to, że mamy wiele możliwości i nie ma jednego rozwiązania uszytego na miarę dla każdego. To też bardzo fajnie było widać w dyskusji, którą dwa dni temu zrobiłem na fanpage'u, zadając pytanie, czy ten nowy urlop to jest dobrze czy źle, hit czy kit, czy ojcowie powinni chodzić na te urlopy. I rzeczywiście tam osoby się wypowiadały z perspektyw, których ja zupełnie nie znałem, więc z jednej strony, i tu się też pojawił taki komentarz już od Anny, że to jest uszczęśliwianie ludzi na siłę, te urlopy. Czy tak jest rzeczywiście, o tym za chwilę myślę, że też powiemy, czy taki urlop to jest coś na siłę, natomiast chciałbym, żebyś jeszcze powiedziała odnośnie, rozwinęła wątek tego, jak wyglądamy na tle Europy, skoro aż tak źle nie wyglądamy. Ja wiem, że w Stanach te urlopy, świadczenia rodzicielskie są bardzo krótkie, ale jakbyś mogła tylko nakreślić, czy wyglądamy tak źle, no bo wszędzie, czy też nie wszędzie, często przywołuje się przykład Szwecji, gdzie to jest piękne współdzielenie i ojcowie z radością na urlopy chodzą. Czy rzeczywiście tak jest? Tak, to prawda, że kraje skandynawskie generalnie są, rzeczywiście Szwecja, ale też Norwegia, Finlandia, Dania trochę mniej, ale też Islandia, no to są kraje, które są podawane rzeczywiście jako przykład, tylko że
w tej polityce prorodzinnej tutaj mamy dużo składników, nie tylko kwestia, jak długi masz urlop rodzicielski, bo są kraje, które mają dłuższe urlopy rodzicielskie tylko dla mam na przykład. Są kraje, które mają ogromne, bardzo długie urlopy na przykład dla ojców. Japonia jest takim ewenementem. To jest najlepszy kraj tak naprawdę dla ojców, bo on ma aż 30 tygodni płatnego, bo jest taki ranking, który pokazuje, jak długie mają urlopy ojcowie płatne w 100%, czyli jakby przeliczone to jest, ile ty relatywnie tygodni możesz spędzić w 100% płatne i w Japonii jest to 30 tygodni. I jak myślisz, ile procent tatusiów chodzi, korzysta z tego w Japonii? Oj, myśląc o stereotypie Japonii jako kraju bardzo zapracowanego, gdzie mało osób chce skorzystać z urlopów w ogóle, bo kariera i tak dalej, no to myślę, że jest to procent niewielki. Nie Dobrze, wiem. Pięć z kawałkiem, tak. To jest właśnie tak mało i to jest właśnie bardzo dziwne. Tam był taki moment, że nawet premier Japonii nie był taki news, wziął tylko 2 tygodnie. To też w ogóle o tym nikt nie wspomniał, jak długo im wziął ten urlop, to był ogromny news taki światowy, no ale powiedzmy jest to jest dość ważne, żeby osoby na wysokich stanowiskach, takie wiesz, w rządzie brały te urlopy ojcowskie, bo to zachęca innych że, do tego, więc jakby ważne, tutaj moim zdaniem troszeczkę mało, no ale właśnie Japonia jest przykładem kraju z fajną bardzo sprawem dla ojców, a mimo wszystko nikt z tego za bardzo nie korzysta. No kraje skandynawskie z kolei, bo tam przytoczyłeś Szwecję, tam jest chyba po 240 dni dla każdego i rzeczywiście ojcowie tam chodzą na urlopy w przeważającej większości, aczkolwiek jak się patrzy, ile par wzięło pół na pół, tam jest taki nawet jakiś dodatkowy benefit, jak się podzielisz pół na pół, żeby zachęcić, no to tam jest około 20-30% takich par, czyli dość mało. Znaczy mało i dużo, tak, że na pół się dzieli tylko tyle, ale ojców korzystających z urlopu rodzicielskich dla siebie, no jest tam bardzo dużo, tak, oni de facto też mieliśmy taki wywiad w podcaście z ojcem, który w Szwecji mieszka, Amerykaninem, no to oni dyskutują podobno, w których miesiącach ty bierzesz, nie jak długo, tylko kto będzie miał te letnie, fajne miesiące, gdzie wiesz, można sobie pójść na spacer, dużo czasu na powietrzu spędzić, niż te takie pochmurne, ciemne miesiące, nie? No tak, no ma to sens. Wakacje jednak różnią się od listopada, nawet u nas. No to prawda. No u nas też zdecydowanie moim zdaniem fajniej być na urlopie w wakacje, tak, a nie wiesz, w listopadzie. Okej, czyli nie wyglądamy jednak tak źle. Pytanie, czy jest zatem sens to wszystko poprawiać, czy jest sens to jeszcze ulepszać, skoro nie jest u nas aż tak tragicznie. Oczywiście lepiej wydaje mi się zawsze dążyć do dobrych przykładów niż porównywać się z tymi słabszymi, ale no właśnie, od 2022 roku będzie zwiększona przymusowo długość urlopów dla ojców. Mogłabyś wyjaśnić, która to będzie część, ta płatna, niepłatna i od kiedy i dlaczego, skąd się w ogóle to wzięło? Tak, bo właśnie, bo my mamy bardzo fajne prawo, tylko pytanie, kto z tego korzysta właśnie, bo nie wspomnieliśmy o tym, że ojcowie, jeśli chodzi o chodzenie na urlopy rodzicielskie, nie ojcowskie, to ojcowskie, no to tam jest chyba 60% wykorzystania, czyli na te 2 tygodnie ojcowie powiedzmy dość często korzystają, ale na rodzicielskie chodzi o około tylko 1%. Oczywiście są to dane, które pokazują, ile osób pobrało zasiłek macierzyński, tak? Czyli to musi być ojciec, który jest zatrudniony na umowę o pracę i pobierać zasiłek macierzyński, wtedy wylądowuje w tej statystyce, jest w tym 1%. Można by przypuszczać, że są też ojcowie, którzy zajmowali się dziećmi w tym, do pierwszego roku życia załóżmy, ale nie pobierali zasiłku, bo na przykład im nie przysługiwał. Myślę, że może być jeszcze 1% takich ojców, no ale i tak 2% ojców, którzy korzystają z tego przywileju, to jest relatywnie bardzo mało. I tak wygląda też sytuacja w większości krajów europejskich i tak wyglądała też sytuacja w Skandynawii, zanim oni się wzięli za to swoje prawo i zaczęli właśnie ustanawiać urlopy zablokowane dla ojca i dla matki, bo oni to już chyba robią od 30 lat, czyli trochę im czasu to zajęło dojście do tego, co teraz mają. W związku z tym Unia postanowiła, przegłosowała taką właśnie dyrektywę Work-Life Balance, która ma właśnie pomóc wyrównać szanse na rynku pracy, po pierwsze, to jest pierwszy cel, a drugi to pomóc w godzeniu tych ról rodzica i
pracownika. Ja chciałam tutaj dodać jedną rzecz, która jest bardzo często pomijana, bo wszyscy patrzą w kontekście przymusu, a trzeba też na to spojrzeć w kontekście przywileju. Urlop rodzicielski to też jest przywilej. Przecież możliwość zostania w domu ze swoim dzieckiem i otrzymywania za to wynagrodzenia, to jest przywilej dla nas, tak? Nie zawsze tak było. Spójrzmy właśnie, jak wspomniałaś, na Stany Zjednoczone. Tam de facto nie ma takiego odgórnego, tam są stany, tak? To w zależności od stanu możesz mieć, są jakieś regulacje, ale generalnie nie przysługuje ci nic, prawie ani matkom, ani ojcom. Więc jak spojrzymy z tej perspektywy, to możliwość zostania ze swoim dzieckiem rok, nawet tak jak my mamy w Polsce, z wynagrodzeniem, to jest przywilej. I też możemy spojrzeć też w ten sam sposób dla ojców. Dlaczego ojcowie nie mieliby mieć prawa do tego, żeby móc budować tą relację z dzieckiem i zostać z nim i towarzyszyć mu właśnie wtedy, tak? I wtedy trochę inaczej się na to patrzy, że ta dyrektywa Work-Life Balance daje możliwość ojcom do tego, żeby mieć zablokowane dla nich te 2 miesiące. Bo co ona wprowadza właśnie? Ona wprowadza konieczność wdrożenia przez wszystkie kraje członkowskie 10 dni dla ojców i to my już mamy, tak? Tylko dla ojców to jest ten ojcowski, czyli w momencie po porodzie go bierzesz, tak? Pomagasz w zasadzie kobiecie wspólnie ogarnąć sobie ten początek z dzieckiem, ale jeszcze urlop rodzicielski wymaga, żeby tam w dyrektywie jest napisane, że 4 miesiące dla każdej i mamy i taty po urlopu rodzicielskiego, w tym 2 miesiące zablokowane dla mamy i dla taty. Mhm. Czyli dla nas, dla Polski oznacza to, że musielibyśmy zablokować 2 miesiące rodzicielskiego dla ojca, czyli ojciec nie może... Z tych 32. Tak, nie może przekazać go mamie. To jest taka reguła use it or lose it. Albo używasz i korzystasz, albo tracisz. Bo teraz jest tak, że kobieta może przekazać ojcu. Zobacz, jaka jest jakby wykładnia tego. I to ja przekazuję mojemu mężowi, zgadzam się mu dać ten urlop. To jest trochę, uważam, mało partnerskie podejście, dlatego że rodzicami jesteśmy, tutaj właśnie to 50-50 w połowie, no dziecko się tworzy przy udziału, współudziale bardzo równym moim zdaniem. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły, ale wydaje mi się, że to jest dość równe tutaj i przyjemne, myślę. I pojawia się dziecko, w związku z tym ojcowie też muszą mieć ten przywilej i prawo do tego, żeby móc tym dzieckiem zostać. Czyli będziemy mieli od połowy 2022 roku zablokowane 2 miesiące dla ojców, ojciec będzie mógł z tego skorzystać lub też nie skorzystać, to nie jest przymus, może nie korzystać, ale to jakby przepada, czyli nie można tego przekazać mamie, może tak, nie tyle przepada, co nie można przekazać mamie. Okej, to chciałbym to podsumować i zobaczyć, czy dobrze to rozumiem. Mianowicie te 2 miesiące, które będą teraz, znaczy od połowy 2022 roku, będą płatne dla ojca, to będzie zabrane z tej części rodzicielskiego do tej pory, czyli mamy urlop rodzicielski w tej chwili 32 tygodnie i w tych 32 tygodniach będzie 2 miesiące, czyli 8 tygodni, które może wziąć tylko ojciec. No nie do końca, dlatego że kraje członkowskie mają tutaj swobodę w wdrożeniu tego. Może być tak, że do 32 doda się 2 miesiące dla ojców. Dobra, czyli nie wiemy jeszcze. Tak, obowiązkiem jest obowiązek taki, żeby zabezpieczyć ojców w postaci 2-miesięcznego urlopu rodzicielskiego tylko dla nich. Czy nasz rząd zdecyduje się dodać do tego wymiaru, co mamy, kolejne 2 miesiące, czy jakby wziąć, czy na przykład dodać jeden i wziąć 1 miesiąc, bo to jest jeszcze trzecia możliwość, to wszystko zależy od tego, jak rząd polski zdecyduje się wdrożyć tą dyrektywę. Okej, czyli czekamy tak naprawdę na 2022 rok i na decyzję rządu w tej sprawie. Tak, ja mam nadzieję, że to nastąpi szybciej, nie musimy tak długo czekać. Możemy już działać.
Myślę, że warto żyć taką nadzieją, niemniej jednak myślę, nadzieja, że... Nadzieja matką głupi. Myślę, że patrząc na różne rzeczy, które dzieją się w naszym kraju, raczej będzie to pod koniec tego terminu niż wcześniej. Tak. Pytanie też, czy nie zostaną zastosowane jakieś tam mechanizmy jeszcze opóźniające, przejściowe. Natomiast nie jest to w naszej kwestii, ani w twojej chyba, ani w mojej na pewno, więc myślę, że tutaj nie ma co gdybać. Natomiast fajnie, że powiedziałaś tak naprawdę, jakie to są możliwości, więc możemy liczyć na różne rzeczy. No dobrze. Przejdźmy teraz, chyba że jeszcze ma coś do dodania w kwestii tego urlopu, bo chciałbym przejść do kolejnej rzeczy. Nie, to myślę, że... Znaczy tam jeszcze jest kwestia wydłużenia tego do 8 lat, to jest drobiazg i nie drobiazg, bo my mamy do 6 lat wykorzystanie rodzicielskiego, a w tej dyrektywie jest do 8 lat, tak? Czyli będziesz mógł wykorzystać to trochę później, bo tutaj jest pewna swoboda, jak to chcesz sobie ułożyć, czyli... Właśnie ten przymus moim zdaniem to nie do końca jest, czy na siłę to słowo moim zdaniem adekwatne, no ale... No tak, bo rzeczywiście to zmienia, bo w większości przypadków, tak jak ludzi znam, to ludzie, my też zresztą braliśmy te urlopy ciurkiem po kolei, tak. Ale rzeczywiście istnieje ta furtka, że można wziąć je później, kiedy dziecko jest starsze, na przykład bardziej komunikatywne, więcej można z tym zrobić, więcej rzeczy pojechać i można go wykorzystać, kiedy dziecko pójdzie do przedszkola, na początku do szkoły, żeby jakoś je wspierać. Tak robią w Szwecji właśnie, że sobie dzielą część tego, bo oni mają dość długi ten urlop, bo no, każdy ma 240 dni, no to jest sporo, to jest ponad rok. W związku z tym oni sobie część zostawiają i na przykład wydłużają wakacje, tak? Co roku nie jedziesz na 2 tygodnie, a 4. No, więc ma to... W przypadku Szwecji to lato jest kluczowe moim zdaniem. No tak, myślę, że u nas też, aczkolwiek teraz wrzesień mamy całkiem w końcu ładny, jest w tej chwili patrzę za okno, w Gdyni jest bezchmurne niebo, także zapraszamy na morze. Chyba, że ktoś się boi koronawirusa, który tu znowu też zaczął nam szaleć, my teraz z kwarantanny właśnie wyszliśmy. Dobra, słuchajcie, myślę, że warto teraz pomyśleć nad jedną rzeczą, mianowicie jak obecna sytuacja urlopów wpływa na nasze społeczeństwo i na nas. Tutaj wspomniałaś o tym, o tych procentach, ja tu miałem przygotowane, zapomniałem to na początku przeczytać, że w 2017 roku według danych ministerstwa tego RPIPS, czyli Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 400 tysięcy kobiet skorzystało z urlopu, a tylko 4 tysiące mężczyzn, czyli 100 razy mniej. I to wynika z różnych powodów. Z mojej perspektywy wynika to z kwestii takiej, że no po prostu tak już jest, taki mamy, może użyłbym słowa stereotyp, z tradycją, przy czym one czasami są trochę piętnujące, ja bym tego nie chciał piętnować, tylko po prostu taki mamy system, no kobieta zostaje w domu, mężczyźni idą, nie zastanawiamy się nad tym i tak to wyglądało też u mnie zresztą, dopóki sam nie zostałem w domu z dziećmi, o czym za chwilę też zresztą opowiem być może. Natomiast w dużej mierze to jest taki po prostu, idziemy tak jak szli nasi rodzice, nasi ojcowie i tak jak idzie większość ludzi. Czy to jest główna przyczyna tego, że kobiety zostają w domu dłużej, a mężczyźni nie? Na czym się wydaje, że to jest jednak czynnik właśnie kulturowy przede wszystkim, bo tam bardzo często ludzie, jak rozmawiasz z parami, to oni mówią o czynniku finansowym. Ja bym, możemy na tym porozmawiać za chwilę. Wydaje mi się, że jednak przede wszystkim kulturowe te stereotypy i to, że my w ogóle tego nie rozważamy, brakuje nam edukacji. Tak jak ty wspomniałeś o tym, że można podzielić się urlopem i można podzielić sobie ten urlop. O tym się w ogóle nie mówi, z nikim się o tym nie rozmawia. Na szkołach rodzenia nie rozmawia się o tym, jak, jak można żonglować tym urlopem, jakie są możliwości dla par, dlaczego warto się dzielić, co daje ojciec dziecku i co daje to relacji w ogóle i tak dalej, jakby o tym się w ogóle nie mówi i ludzie po prostu, tak jak mówisz, no idą tak naprawdę takim systemem, tak? Czyli ja też tak, znaczy jak ja miałam dzieci, to akurat nie można było czegoś takiego zrobić, bo ja mam już dość duże dzieci, ale w życiu się w ogóle nad tym nie zastanawiałam, a my jak robimy te wywiady z ojcami, słuchaj, to ja zauważyłam, że ci, którzy korzystają, że bardzo często w tych parach odbywa się rozmowa przed pojawieniem się dziecka, jest jakaś taka większa świadomość tego, jak ważne jest bycie z dzieckiem, po stronie też ojców i taka rozmowa, jak to będzie wyglądać, tak? Kto się nim będzie zajmować, jak my się tym podzielimy. No, w moim przypadku to było tak w zasadzie, że nie wiem, chcemy mieć dziecko i drugie pytanie, czy nas stać na to. I to jest najczęściej tak
rozmawiane, tak rozstrzygane w parach, tak? Czy my chcemy obydwoje mieć dziecko, no i czy możemy sobie na to pozwolić. A mało się rozmawia o tym, jak będzie wyglądać nasze życie po, tak? Kto bierze odpowiedzialność za te wszystkie decyzje, za zostawanie w domu, odbieranie, wiesz, no jak wiemy, dużo jest tej żonglerki w tym rodzicielstwie. Mało. Tak. Tutaj Kinga napisała komentarz, że dokładnie nie myślimy o tym i nie rozmawiamy. Gdybym 5 lat temu wiedziała tyle, ile wiem teraz na temat dzielenia urlopów, na pewno z mężem inaczej do tego byśmy podeszli. To rzeczywiście jest bardzo ważne, bo ja sam nie wiedziałem. Zresztą jak moja pierwsza córka się rodziła, urlopy ojcowskie były dopiero w planach. Kiedy przy drugiej brałem, to w firmie mi powiedzieli, pani Jarku, ale wie pan, że to jest nieobowiązkowe, pan nie musi tego brać, więc jednak ten system tak działa. Natomiast rzeczywiście podstawa zresztą, jak dla mnie, związku każdego, to jest rozmowa. No i tutaj wydaje mi się, że warto jak najszybciej, może już na tym etapie szkoły rodzenia, to jest bardzo dobry pomysł, jako fundacja moglibyście rzeczywiście w tę stronę pójść, żeby uświadamiać matki i ojców wspólnie, kiedy mają jeszcze czas się zastanowić, bo kiedy dziecko ma tydzień czy dwa i jest już ciężko w domu, bo się nie wysypiamy, no to nie zawsze jest atmosfera do tej rozmowy, ale żeby zaplanować to wcześniej, bo rzeczywiście, kiedy ojciec pójdzie do pracy na fulla, matka zostanie w domu na fulla, wykorzystując wszystkie te 4 lata maksymalne możliwości płatnych i niepłatnych potem, no to kwestie ekonomiczne zaczynają przybierać nieco inny wygląd. Na początku nie bierzemy chyba urlopu, bo ojciec zarabia więcej, a po tych 4 latach ojciec być może zarabia jeszcze więcej, no bo awanse, rozwijanie się firmy, a kobieta zostaje na poziomie wcześniejszym. I pytanie teraz, czy tutaj to, że mężczyźni biorą tak mało urlopów, nie doprowadza do tak naprawdę większego podziału ekonomicznego w społeczeństwie? Tak, dokładnie. Znaczy, to jest takie pytanie, czy, co było pierwsze, jajko czy kura, ale rzeczywiście są badania, które pokazują, że dynamika wzrostu wynagrodzeń do momentu pojawienia się dzieci w związku jest dość równa u kobiet i mężczyzn. Potem coś się zadziewa, w momencie jak się pojawia dziecko, to się tak zupełnie rozjeżdża. Jakby mężczyzna z pojawieniem się dziecka, to powinien zarabiać jeszcze więcej przecież, no bo on musi utrzymać rodzinę. No a kobieta już, wiesz, ma teraz ważniejsze rzeczy do robienia i ta dynamika pensji no, dramatycznie spada i też są badania, które pokazują jak długo, to są lata, ile zajmuje kobiecie odrobienie, wiesz, to się tak trochę może bulwersować niektórych ludzi, bo to jest taki język bardzo odrobienie, tak dla mnie najważniejsza jest rodzina, dzieci i tak dalej, to się nie wyklucza, kocham moje dzieci i chcę być aktywna zawodowo i dla mnie te rzeczy są bardzo ważne. I odrobienie potem tej pensji zajmuje lata kobietom tak naprawdę. W związku z tym moim zdaniem decyzja, że mężczyzna zarabia więcej, to jest prawda, że w większości domów mężczyźni zarabiają więcej i nie tylko o 20-30%, tylko N razy czasami, to jest, często mówią, no na nas na to nie stać. Ale po pierwsze, to jest też decyzja mężczyzny, jak ważne dla niego jest bycie z dzieckiem, i ile chce, nie chcę powiedzieć za to zapłacić, ile stracić, no jakby, wiesz, zostanie miesiąc, 2 miesiące, to naprawdę są ogromne korzyści, one są warte tego, żeby stracić, powiedzmy, trochę tych pieniędzy, a z drugiej strony to jest też decyzja długoterminowa, te korzyści z tego, że kobieta jest aktywna zawodowo, one przychodzą dla rodziny, tak? Bo jej dynamika, ona się rozwija, ona jest aktywna zawodowo, a poza tym chciałabym dodać, to są korzyści, że kobiety są bardziej aktywne w życiu publicznym, nie tylko zawodowym, ale chodzi o to, że my chcemy mieć kobiety w polityce, chcemy, żeby się aktywizowały, żeby działały, bo wydaje mi się, że taki świat jest fajniejszy, jeśli mielibyśmy więcej kobiet w Sejmie, więcej kobiet w pracy, aktywnych zawodowo, działających, bo to są ogromne potencjały, które moim zdaniem często są nie do końca wykorzystane. Tutaj jeszcze jeden komentarz przytoczę. Daria pisze, że przy drugim dziecku korzystaliśmy z ojcowskiego, rodzicielskiego w wykonaniu męża, co pozwalało mi wrócić szybciej do pracy, czego potrzebowałam. I to jest bardzo ważne słowo, potrzebowałam, czyli chciała wrócić do pracy. Byłam pionierką w dużej firmie w korzystaniu z przekazania rodzicielskiego ojcu dziecka. Także jak widać, to wymaga rzeczywiście jakiejś tam odwagi, przemyślenia, rozmowy, wspólnego ustalenia, ale no,
bardzo często pojawia się też komentarz, i to również z perspektywy ojców i kobiet, że no kobieta zostaje, no bo ona zajmuje się dzieckiem, karmienie piersią dłużej, musi zostać, zapewniać dziecku, ale są też kobiety, które no chcą aktywnie działać zawodowo, więc tutaj współdzielenie urlopów jest jak najbardziej korzystne dla tego, żeby też się kobiety mogły rozwijać. Dokładnie. Poza tym to nie są przeciwstawne rzeczy. My bardzo często kobiety myślą tak, że jeśli ona wraca do pracy, to nie wiem, jest gorszą mamą, dzieci się na niej mniej liczą i tak dalej. To nie jest tak. To bardzo ważne, żeby przestać w ten sposób myśleć. Można wracać do pracy i tak samo mieć wysoko ułożone w priorytetach własne dziecko. I też podział urlopu rodzicielskiego pozwala na sprawniejszy powrót do pracy i na przykład uelastycznienie tego. I w tej dyrektywie Work-Life Balance też jest dużo na temat elastycznego zatrudnienia i czasu pracy. I to jest mega ważne dla rodziców, bo możesz przecież na pół etatu wrócić i twój mężczyzna, partner jest na pół etatu i korzysta z rodzicielskiego i ty korzystasz z rodzicielskiego i wtedy ten powrót do pracy jest lepszy i dziecko jest de facto cały czas z rodzicem, nie z nianią. To też jest moim zdaniem mega ważne, tylko o tym się nie myśli. Tak. I chciałam właśnie. Albo wóz, albo przewóz, nie? Tak, tak, tak. I chciałabym jeszcze dodać, że tutaj jest niezmiernie ważna postawa pracodawców, o czym wspomniałeś w tym komentarzu, że byłam pionierką w dużej firmie. To jest też niezmiernie ważne i ta dyrektywa też właśnie to daje. Zablokowanie urlopów dla ojców. To jest de facto prawo dla ojca do tego, żeby dostać ten urlop rodzicielski. Bo jak idziesz do pracy, to możesz usłyszeć takie komentarze jak ty, że a wiesz, że to nie jest obowiązkowe, a wiesz, że ty nie musisz z tego korzystać, a wiesz co, poczekaj 2 miesiące, może przy następnym dziecku, tak? Albo przy następnym projekcie. Teraz mamy mega, mega ważny projekt, słuchaj, będzie lepszy czas na to. I tak naprawdę to jest jak z dziećmi, nie ma dobrego czasu na decyzję o dziecku. Zawsze jest jakieś ale. Tak, i kobieta, ponieważ nie może sobie, wiesz, przesunąć porodu o kolejny projekt, jak już jest w ciąży, o tyle mężczyzna może sobie poprzesuwać i te 2 miesiące zablokowane daje mu de facto prawo do tego, żeby pracodawcy nie dyskutowali z tym i też kobiety trochę, bo w naszych badaniach wyszło, że bardzo wielu ojców nie poszło na urlopy rodzicielskie, bo de facto nie zgodziły się na to ich partnerki, no. Czyli jakby nie było po tej drugiej stronie woli. Widziałam taki komentarz, szczerze mówiąc, pod twoim chyba, a nie, to było nie u ciebie, to było gdzieś indziej na grupie kobiet, gdzie kobieta na przykład mówi coś takiego, że ona, no tak, może ja przekażę ten urlop mojemu partnerowi, ale szkoda dziecka. No i moim zdaniem ten komentarz bardzo dużo mówi o tym, w jaki sposób... Mam nadzieję, że to jest bardzo mały odsetek wyznaje taką filozofię, no bo to by świadczyło, że tak naprawdę coś tam się dzieje nie tak, no mocno niedobrego i to jest dyskryminowanie facetów, że nie potrafią zająć się dziećmi, a może też nie potrafią się zająć, rzeczywiście tak jest, bo nie są do tego dopuszczani i właśnie być może to wydłużenie urlopów, zmuszenie ojców do tego, żeby zajmowali się dziećmi, spowodowałoby, że może się czegoś nauczymy jednak, czy nie? No, wiesz co, teraz robiliśmy taki podcast z Julią, która jest akurat teraz na urlopie rodzicielskim i jest ten COVID i jej partner pracuje z domu. Mają tam swoją kanciapkę i pracuje. I powiem ci, oni zwrócili uwagę na to, że jak COVID im pomógł, bo de facto on nie idzie do pracy, nie wraca po 8 godzinach, tylko on jest w miarę obecny w tym życiu i to daje mu ogromną... Poczekaj sekundę, bo mi się wydaje, że nie mam podłączonego komputera. Sekundeczkę. Dobra, okej. Okay. Karolina nam zginęła, aczkolwiek mi się wydaje, że wszystko jest, bo wszystkich dobrze słychać. Do Ciebie kontaktu. Dobrze słychać. A, do kontaktu, dobra. Do kontaktu trzeba podłączyć. No w każdym razie to daje mu taką możliwość, że on naprawdę bardzo swobodnie się czuje z dzieckiem, bo my to bardzo dokładnie analizujemy, bo często jest tak, że jak mężczyzna przejmuje takie półroczne dziecko, czy siedmiomiesięczne dziecko, to jest mu trudno, bo on no boi się, tak? Jeśli nie ma wsparcia ze strony partnerki, takiej wiary, że on jest wystarczająco dobrym rodzicem, że on sobie poradzi, że to jest do ogarnięcia, to jest mu trudno. To, co ty wspomniałeś, że często mężczyźni nie są dopuszczani, i to też jest prawda, że
że wiesz, uznaje się, że inny sposób zajmowania się z dzieckiem, ten męski, powiedzmy, no to on jest gorszy. On jest po prostu inny, tyle. Tutaj chciałbym jeszcze posłużyć się komentarzem Andrzeja, który, przez który chciałbym przejść troszkę do mojej historii. No mianowicie, właśnie. Pracując na swoim, jedyny urlop, jaki mam, to bezpłatny i świadomie go biorę, bo chcę jak najwięcej uczestniczyć w życiu moich małych dzieci. Po to decydowałem się na zmianę z umowy o pracę na B2B. Dzięki większym zarobkom mogę sobie pozwolić na więcej tygodni urlopu. Jestem w podobnej sytuacji, prowadzę też jednoosobową działalność gospodarczą od 6 lat i wcześniej zupełnie, kiedy dwie córki się urodziły, nie myślałem o tym, żeby brać urlopy, bo tak jak mówiłem, szedłem systemem, natomiast pracowałem projektowo i w pewnym momencie projekt, wiedzieliśmy, że projekt się skończy i no i miałem możliwość brania nowego, szukania nowego, ale podjęliśmy wspólnie z żoną decyzję, kiedy żona, korzenie kończył się wychowawczy, dobra, słuchaj, ja zostaję w domu, ty idź do pracy, ja zostanę. No, na pół roku. Nie? Wypracowałem to, stać nas na to, więc czynnik ekonomiczny rzeczywiście też miał tutaj dużą rzecz, natomiast przez te pół roku ja nie dostawałem ani grosza, więc to było też coś za coś. Nie? I przez te pół roku ja tak naprawdę zmieniłem kompletnie moje podejście o ojcostwie, macierzyństwie, o rodzinie, bo zobaczyłem, jakie to jest trudne zostawanie w domu i zresztą samo słowo zostawanie, czy siedzenie w domu, o, siedzenie w domu dla mnie to jest w ogóle niezrozumiałe i strasznie krzywdzące, bo tu się nie siedzi. Siedzimy teraz, jak gadamy, ale kiedy są dzieci małe, to się nie siedzi. Jak siadasz, to znaczy, że po prostu że jesteś martwy, bo zawsze coś jest, nie? Zawsze trzeba zrobić pranie, pieluchy, albo wyjść na spacer, albo na plac zabaw, albo się pobawić, albo zrobić obiad, albo kiedy już sobie zaplanujesz wszystko, zobaczysz, jaki działa ten rytm po miesiącu, okej, wszystko tu spoko, będę miał 2 godzinki, żeby coś sobie porobić, może założę sobie bloga, albo pogram w coś, nie? I nagle dziecko jest katarek, temperatura i trzeba iść do lekarza, a do lekarza zamiast umawiasz się na godzinę jedną, spędzasz tam 4, bo oczywiście z kolejka nie da się dostać, to jeszcze w czasach przedcovidowych, teraz to już w ogóle jest masakra. Więc ogólnie bardzo mocno mój szacunek i w ogóle pojęcie o tym, co kobiety przechodzą w domu, w jaki sposób te wychowawcze, rodzicielskie spędzają, no zmieniły bardzo moje podejście i bardzo osobiście i gorąco zachęcam wszystkich ojców, żeby chociaż na kilka miesięcy poszli, zobaczyli, jak to jest w domu, nie na weekend, nie na tydzień, ale na przykład na miesiąc, bo to już zupełnie zmienia perspektywę, bo musisz zająć się już tą codziennością, tym praniem, tym robieniem jedzenia, tym wstawaniem w nocy, no bo wtedy jeśli kobieta pracuje, no to zamieniamy się, ja w nocy wstaję, a ona śpi. Drugi raz, później wróciliśmy na projekt, urodziła się trzecia córka i znów wziąłem urlop, podobnie w takiej samej sytuacji, po prostu nie szukałem kontraktu, poszedłem na, zostałem w domu na 11 miesięcy tym razem, kiedy córka była najmłodsza, mała, no i to już był Saigon, w ogóle mówiąc o tym, że moja żona jeszcze zaczęła studia w tym czasie, więc zaoczne, więc weekendy tak naprawdę były dla mnie naprawdę wycieńczające i naprawdę bardzo, bardzo mocno, to podkreślę jeszcze raz, mój szacunek do pracy kobiet, którą wykonują w domu, wzrósł. I największą wartością, tutaj kończąc już mój wywód, chciałem powiedzieć, że największą wartością dla mnie osobiście, nie społecznie, że to, że moja żona mogła się rozwijać, to jest bardzo ważne, ale dla mnie osobiście największą wartością jest to, że wzmocnił się mój kontakt i relacja z dziećmi. W tej chwili mamy więcej wspomnień, więcej wspólnych tematów, lepiej się znamy, ja wiem, co one lubią, wiem, po prostu jestem z nimi blisko, więc to jest rzecz, która tak naprawdę wydaje mi się, jeśli wcześniej wspomniałaś o stracie, że okej, tu stracimy miesiąc, 2 miesiące pracy na przykład, nie? To jest w ogóle nieporównywalne, bo tutaj zyskujemy jako ojcowie, jako mężczyźni naprawdę o wiele więcej. A drugą rzeczą tej, której my nie widzimy, która dla nas jest tak jakby naturalna, jest to, że kobieta może iść do pracy, może się rozwijać, może odpocząć od dzieci, może po prostu żyć i z powrotem stać się tą samą kobietą, którą my kochaliśmy, której byliśmy zafascynowani, a nie tylko matką od pieluchy. Dokładnie. Bardzo fajnie, że o tym mówisz, bo właśnie powinno się coraz, dlatego też robimy te wywiady, prawda? Między innymi też z tobą robiliśmy, żeby pokazać te korzyści, bo te korzyści widać, jak się spróbuje. I to, co wspomniałeś o relacji, to jest też tak, w relacji trzeba coś włożyć,
żeby coś z niej wyjąć i najczęściej te korzyści z tej relacji są długoterminowe, tak? Ty nie dostajesz jej po tygodniu, tylko to widać potem w dalszych miesiącach i latach dziecka. Co więcej, są takie badania, które pokazują, że ci ojcowie, którzy zostali na tych urlopach rodzicielskich, to oni mają lepsze relacje z dziećmi i też więcej się zajmują tymi dziećmi już potem, tak? Czyli to nie ustaje po urlopie rodzicielskim, tylko potem taki ojciec jest obecny w życiu dziecka, jest na tych przedstawieniach, odbiera z przedszkola wcześniej, bo przecież rodzicielstwo nie kończy się po roku, po urlopie rodzicielskim, de facto to dopiero się zaczyna, jak obydwoje rodzice pracują i trzeba, wiesz, ogarnąć katarki, zwolnienia, zebrania w przedszkolach, a przy większej liczbie dzieci to wiesz dobrze, ile tego jest. Tak. I to jest ważne, żeby się tym dzielić, ważne jest, żeby się dzielić tymi obowiązkami też domowymi. I tutaj dotykamy takiej kwestii właśnie partnerstwa, związku, bo wraz z urlopem rodzicielskim idą też, że tak powiem, gratis obowiązki domowe się dostaje i myślę, że to też jest bardzo trudne, żeby i uważam w interesie i mężczyzn i kobiet, żeby się dzielić. Nawet taki naukowiec, ekonomista dostał Nobla za to, że udowodnił, że w momencie, kiedy coś doświadczasz, to lepiej to doceniasz, czyli w momencie, kiedy nie doświadczyłeś czegoś, to oceniasz to, że to bardzo prosta była do wykonania ta praca, a dopiero jak ty ją wykonasz, to wtedy ewidentnie wszystko rośnie, że więcej doceniasz tą pracę i wiesz, ile ona wysiłku ciebie kosztuje. No i tak jest z urlopami rodzicielskimi, ale też jest, tak też jest, takie są doświadczenia też kobiet, które wracają do pracy. To też nie jest tak, że wiesz, to idziesz do pracy i w ogóle tam sobie odpoczywasz od dziecka. Tam musisz, odpowiadasz za finanse rodziny, musisz się, wiesz, nie możesz sobie powiedzieć, no dobra, to ja już rezygnuję z tej pracy, tak? I nie ma dochodu rodzina. De facto to też jest bogate doświadczenie wzmacniające dla kobiet, co znaczy odpowiadać za standing finansowy rodziny, który stereotypowo jest przypisany do mężczyzn. Tak. De facto. Czyli mi się wydaje, że mężczyźni się coraz częściej, znaczy nie chcę powiedzieć buntują, co zwracają na to uwagę, bo uważam, że to też nie jest fajne. Zdecydowanie wydaje mi się, że zrzucanie niemal stuprocentowej odpowiedzialności za wychowanie dziecka i za zajmowanie się nim na kobietę i z drugiej strony równolegle niemal stuprocentowej odpowiedzialności za utrzymanie finansowe rodziny na mężczyznę jest, no jest niesprawiedliwe, to jedno, ale jest bardzo niebezpieczne, bo co w przypadku jakiejś choroby, dajmy na to, choroby. Nikomu oczywiście tego nie życzymy, ale no wiemy, w jakim świecie żyjemy. Nie żyjemy w bajce, tylko po prostu różne rzeczy się zdarzają i w tym momencie, jeżeli jedna osoba utrzymuje tylko rodzinę, w przypadku jej choroby rodzina staje na zakręcie. W przypadku, kiedy jedna osoba tylko zajmuje się dziećmi, zachoruje, druga osoba nagle wyrwana z pracy, też nie wie zupełnie, co się dzieje, więc wydaje mi się to jakieś balansowanie. Ja nie wiem, czy zawsze to 50 na 50 jest idealne, nie? Bo to też zależy od osoby i od warunków, ale zbliżanie się do tych 50 na 50, czyli 60-40, 70-30 jest o wiele lepszym rozwiązaniem niż 95-5. Tak. Więc też dla własnego dobra, dla własnego spokoju psychicznego powinniśmy dzielić się tymi obowiązkami. I tutaj tu chciałbym tak jakby przejść do takiego mojego podsumowania. Co nam tak naprawdę da to, że ojcowie będą bardziej angażować się i to, że urlopy będą bardziej współdzielone? Ja powiedziałem ze swojej strony to, że ta rzecz niezauważalna, niemierzalna, czyli budowa relacji z dziećmi. Tu powiedzieliśmy jeszcze o tym pewnym bezpieczeństwie rodzinnym, powrót kobiet do pracy, ale jakie to ma jakieś szersze społeczne plusy? Albo też minus. Znaczy, no, my z racji tego, że się tym zajmujemy i to propagujemy, w sumie chyba ja nawet nie widzę minusów tego rozwiązania, ale tak szerzej możemy spojrzeć na to, po pierwsze, w kontekście tej aktywności w przestrzeni publicznej kobiet i tej różnorodności osób, które decydują o tym, jak wygląda nasz świat. Fajnie jest, kiedy świat tworzony jest przez różne grupy, które w tym świecie żyją. Jeśli podzielimy sobie świat na grupę te podstawowe, płciowe, czyli mężczyzn i kobiety, to fajnie jest, jeśli ten świat jest współtworzony i decyzje, które zapadają
na temat tego świata, jak wygląda nasz świat, jak wygląda nasz kraj, są podejmowane przez różnorodne grono, tak? Nie tylko w 90% przez mężczyzn, tylko też w 50% przez kobiety. Skoro my stanowimy 50% populacji, czy nawet trochę więcej, to fajnie by było, żebyśmy były reprezentowane, żeby nasze potrzeby, to jak my widzimy świat, były reprezentowane i były uwzględniane. Więc to jest moim zdaniem ogromna korzyść na poziomie takim ogólnym, ale na poziomie rodziny, to oprócz tego, co ty wspomniałeś o tych relacjach z dziećmi, o tym, co zyskują mężczyźni, to wydaje mi się, że też zyskuje cała rodzina, tak? Te partnerskie związki są stabilniejsze, dłuższe. Tak naprawdę dzieci więcej się rodzi w związkach, gdzie mężczyźni zajmują się dziećmi. To jest też taka, taka podpowiedź dla rządu, który walczy z demografią. Wiele krajów się z tym boryka. I rzeczywiście w momencie, kiedy mężczyźni zajmują się z dziećmi, mają kobiety chętniej decydują się na kolejne dziecko. I w Hiszpanii był taki moment, kiedy mężczyźni zaczęli się zajmować dziećmi i przestali chcieć mieć dzieci. No bo wiesz, jak zaczęli brać na siebie tę część obowiązków, to okazało się, że to nie jest wcale takie proste i ta chęć posiadania kolejnych dzieci im spadła, a dziwimy się, dlaczego kobiety czasami nie chcą mieć kolejnych dzieci, bo wiesz, jak ona cały czas rezygnuje, musi zrezygnować z pracy, ale też ta ilość obowiązków domowych jest większa, z życia też, swojego prywatnego, no to to też zaczyna się zastanawiać, a jak masz partnera i wiesz, obydwoje się realizujecie, rozmawiacie o tym, macie czas też dla siebie, dbacie o swoje potrzeby nawzajem, no to po prostu taki związek jest zdrowszy i w takim związku jest miejsce na kolejnych członków. Myślę, że to jest bardzo ważne i tak naprawdę też niezauważalny w pierwszym momencie, tylko bardziej w szerszym kontekście i ciekawe, czy rzeczywiście to się jakoś tam przyczyni do tego, że nasza demografia zacznie rosnąć. Na zakończenie chciałbym dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to taka, jeśli macie jakieś pytania, to z chęcią na nie odpowiemy, czy Karolina, czy też ja, także możecie je zadawać tutaj, zadawać w komentarzach. Natomiast druga rzecz, wspomniałaś o wywiadzie, który robiliśmy razem. My się spotkaliśmy, tak naprawdę ty do mnie napisałaś kiedyś w ramach podcastu do waszej fundacji Share the Care. Później uczestniczyliśmy też razem w projekcie 50 na 50, to się wszystkim opłaca. Ja za chwilę wrzucę linka tutaj też na dole do fundacji, gdzie są dwie rzeczy. Przewodnik dla pracodawców, to bardzo fajną rzecz powiedziałaś, że dużo zależy od pracodawców, przy jednym z komentarzy, ale także narzędziownik dla rodziców, jak się dzielić urlopem. Czy mogłabyś powiedzieć troszkę też tak naprawdę o tych narzędziach? Dobrze, właśnie, to fajnie, że o tym wspomniałeś. W tym przewodniku, on jest dla pracodawców, ale tam są bardzo ciekawe rozdziały dla rodziców. Jest super rozdział napisany przez Asię Włodarczyk o tym, co daje relacja dziecko ojcu z dzieckiem i co daje dziecku relacja z ojcem. Uważam, że to jest bardzo fajna lektura zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Są też bardzo dokładnie opisane prawo, jak wygląda obecnie w Polsce i co zmieni dyrektywa, a w narzędziowniku można sobie pobrać, jak podzielić się urlopem. Po prostu w jaki sposób ojciec może być w większym stopniu obecny w życiu dziecka i też od razu może zaproszę, my 30 września prowadzimy spotkanie online bezpłatne dla rodziców, którzy chcą podzielić się urlopem i zastanawiają się, jak to zrobić pod kątem prawnym. Będzie to spotkanie z prawnikiem i jeśli macie takie case'y, to można wysłać na adres witaj@sharethecare.pl, opisać swoją sytuację i my w ramach tego, na tym spotkaniu wybierzemy case'y, będziemy je opisywać i pokazywać, w jaki sposób załatwić te wszystkie formalności, jak to, nie chcę tak powiem, wykombinować, żeby to było jak najbardziej korzystne dla waszego budżetu domowego, tak? Dla was, tak? Bo to w zasadzie się wydaje takie proste, podzielić się urlopem, ale to nie jest takie proste w momencie, kiedy rodzice są różnie zatrudnieni, prawda? Masz umowę o pracę, ale umowę o dzieło, zlecenie, on jest na B2B albo odwrotnie. I chciałam jeszcze na koniec jeszcze jedną rzecz, której my nie poruszyliśmy, a która jest bardzo ważna właśnie w dyskursie Unii Europejskiej i w krajach skandynawskich,
to jest też właśnie kwestia przywileju i prawa do urlopu rodzicielskiego. Pamiętaj, że my rozmawiamy głównie o tym, że te wszystkie dofinansowania i to wszystko dotyczy ludzi zatrudnionych o umowę o pracę. Mhm. A wiele osób nie ma takiej formy zatrudnienia. Tak. De facto umowa o pracę, jak dla mnie, jest takim bytem trochę archaicznym. Ten system pracy 40 godzin też, wiele osób jest zupełnie inaczej, pracuje z freelancerami teraz, B2B i toczy się duża dyskusja w kontekście, tutaj też nie wspomnieliśmy, praw dziecka. Praw dziecka do tego, żeby spędzić ten czas z matką i spędzić ten czas z tatą, żeby prawo do urlopu rodzicielskiego, do tego, żeby dziecko mogło te pierwsze miesiące życia spędzić z rodzicami i mieć finansowanie na to, nie dotyczyło tylko osób zatrudnionych o umowę o pracę. To też jest ogromny taka piguła de facto do... Tak, tak. Do... No chociażby ja też jestem właśnie w tej sytuacji, będąc na jednoosobowej działalności gospodarczej, i rzeczywiście dotyka to coraz szerszej liczby osób, których kodeks pracy w tym momencie nie obowiązuje. Nie obowiązuje. Okej, okay, czyli 30 września, tak jak mówiłaś, jest, czyli za 12 dni spotkanie, to będzie gdzieś, spotkanie online? Tak, online na profilu fundacji, na Facebooku, w wydarzeniach jest to opisane, jest tam adres mailowy, gdzie można przesyłać swoje case'y, pytania, będziemy się starali wszystko zaadresować, sprawnie, będziemy opisywać również na naszej stronie te case'y, żeby osoby w podobnej sytuacji mogły się wzorować, bo właśnie my podchodzimy do tego bardzo, tak jak ty wspomniałeś, po prostu kobieta idzie na rok i koniec, a tych możliwości jest bardzo wiele i nie tylko na umowę o pracę, naprawdę można troszkę się pogimnastykować i wyciągnąć z tego, może to nie jest dobre słowo, ale jak najwięcej właśnie dla dziecka, tak, żeby ono miało kontakt z mamą i z tatą i żeby rodzina mogła się utrzymać przy tym rozwiązaniu. Dobrze. Okay. I o to nam chyba wszystkim tak naprawdę chodzi, żeby i było bezpiecznie, i było szczęśliwie w tym domu, no i żeby było dobro dziecka, ale też nie zapominajmy o tym naszym dobru, żebyśmy jako rodzice, jako ojciec, jako matka, jako partnerzy, jako małżeństwo też byli w tym wszystkim szczęśliwi, więc to, co chciałbym, z czym chciałbym zostawić tutaj, to taki bardzo fajny wniosek, który wyszedł dość przypadkiem, o którym w ogóle nie wspominaliśmy w przygotowaniu do tej rozmowy, mianowicie o tym, żebyśmy rozmawiali ze sobą. Rozmawiajmy w naszych związkach z partnerami, mężami, żonami. Myślmy o tym, jak będzie wyglądało nasze życie podczas posiadania małych dzieci, a także po. Nie? Bo to jest tak naprawdę bardzo ważne, jakie mamy potrzeby. I pamiętajmy też, co jest dla nas mężczyzn chyba też trudne, wiem to po własnym przykładzie, że to, co powiemy na przykład w roku 2020, no niekoniecznie jest już aktualne, albo to, co usłyszymy w 2020, niekoniecznie będzie aktualne w 2023, więc warto rozmawiać częściej, bo nasze priorytety, potrzeby, nasze życie po prostu się zmienia. Patrzę tutaj na pytania, czy coś się pojawia. Ja wrzuciłem linka, tak gdyby ktoś chciał zobaczyć, polecam te narzędziowniki. Oj, tu ktoś mieszka w Szkocji, zobaczymy, jak to wygląda w Szkocji, ile będą płacić. Mieszkam w Szkocji, mojemu mężowi przysługiwał urlop 2 tygodnie, ale płatny 30%, więc nie mogliśmy sobie na to pozwolić. O tym mówiliśmy już dużo wcześniej, także tylko wspomnę, tak można sobie przewinąć, zobaczyć, że, tak, że ten nowy urlop będzie tak naprawdę zależał od decyzji naszego rządu, jak to będzie wyglądało. Na pewno będzie płatny, zobaczymy ile. Ja ci powiem, tam jest na minimum chorobowe, żeby jest tak powiedziane, żeby to traktować minimum tak, jak się traktuje zwolnienia chorobowe. U nas w Polsce to jest 80% chyba, zdaje się, ale od kraju członkowskiego zależy to, może to zwiększyć. De facto pracodawcy, tak jak w Szwecji, mogą dopłacać tą dziurę między tym, co dostajesz od państwa, a 100%. I tak bardzo często się dzieje w Szwecji. Dlaczego miało się nie dziać tak w Polsce? Oby tak się zadziało, tak jak mówisz. Dobra. Karolino, dziękuję ci serdecznie za informację. Wszystkich chętnych zapraszam do odwiedzenia profilu i strony fundacji, gdzie możecie dowiedzieć się jeszcze więcej na ten temat, a także zadać pytania w waszym konkretnym przypadku, które na 30 września się rozwiążą na live'ie, na spotkaniu na fundacji. Także dziękuję serdecznie wszystkim komentującym, dziękuję wszystkim obecnym, wszystkim słuchaczom, wszystkim oglądającym. Dziękuję ci, Karolina, i całej fundacji za pracę, którą robicie, i życzę samych sukcesów. Dzięki wielkie, dziękuję wszystkim za wysłuchanie, za rozmowę. No i cóż, dzielmy się. Cześć. Urlop.
Dzięki.